5 na punkt 3. Czyli tak, bo się przesunęły nam się po zdjęciu skargi rodziców. Podpunkt 3 na podpunkt 4, podpunkt 4 na podpunkt 5. Czy już teraz, bo jeżeli jest jakaś niejasność, to bardzo proszę. Myślę, że wspólnie jakoś dojdziemy do tego. Czy wszystko jest zrozumiałe? Czy są jakieś wątpliwości? Jeszcze zapytam. Bardzo, proszę Państwa, bardzo proszę o spokój. Czy już wszystko jest zrozumiałe? Wobec tego głosujemy proponowane zmiany w kolejności podejmowanych uchwał. Kto z Państwa radnych jest za zaproponowanymi przeze mnie zmianami w kolejności podejmowania uchwał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Proszę o wynik głosowania. Za zaproponowana zmiana głosowało 16 radnych, wstrzymało się 5. Stwierdzam, że Rada Miasta dokonała zmiany w porządku kolejności podejmowania uchwał. To jest w punkcie 18, podpunkt 5 na podpunkt 3, podpunkt 3 na podpunkt 4, podpunkt 4 na podpunkt 5. Dziękuję bardzo. Teraz przejdziemy do przyjęcia porządku sesji z przegłosowanymi zmianami. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. I bardzo proszę o spokój. Pani radna Dorota Nowosad, proszę. Przewodniczący, Szanowna Rado. Przynajmniej w tym moim programie, który dostałam, tutaj nie ma w porządku obrad, nie ma punktu dotyczącego propozycji uchwał dotyczących zmian w prognozie finansowej i uchwale budżetowej. Czy Państwo macie? Jest na początku. Na samym początku. Ale zmian. Ale zmian bieżących. Są bieżące zmiany. Proszę Państwa, proszę zaraz ja Pani Radnej wytłumaczę. To znaczy przy głosowaniu nad projektem budżetu na następny rok w pierwszej kolejności głosujemy zmiany do prognozy finansowej, jak również do budżetu przed podjęciem uchwały o przyjęciu budżetu na następny rok. Czyli wcześniej. To jest raz w roku tak robimy po prostu. Raz w roku jest inaczej, Pani Radna. Także jest to w porządku sesji. Teraz głosujemy przyjęcie porządku obrad. Głosowany był, zagłosowało 16 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymało się 3 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła porządek obrad. Bardzo proszę Państwa o spokój. Już porządek obrad mamy przyjęty. I teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, czyli z 35. sesji Rady Miasta. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, to proszę bardzo. Jeżeli nie ma uwag, to głosujemy przyjęcie. Jeszcze chwilę. Proszę o głosowanie nad przyjęciem protokołu z 35. sesji Rady Miasta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 35. sesji Rady Miasta, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję, to jest przeciwnie. Również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Proszę o wynik głosowania.
za przyjęcie protokołu zdecydowało 20 radnych, wstrzymało się 1 radny, stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła tylko po 35. sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przejdziemy teraz do powołania Komisji Uchwał Wniosków. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydata. Pan Radny, ja pozwolę, proszę. Ja proponuję panią radną Joannę Budzyńską, panią radną Marię Straciewicz-Gorzcińską i pana Krzysztofa Sowę. Pani radna Joanna Budzyńska wyraża zgodę? Jak zwykle. Dziękuję. Czy pani radna Maria Straciewicz? Wyrażam zgodę. Dziękuję. I pan radny Krzysztof Sowa. Również wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze kogoś zgłosić na komisji uchwał wniosku? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma chętnych, to ja proponuję zamknąć listę. Kto z państwa radnych jest zamknięcie się listy z radnych zgłoszonych do komisji uchwał wniosków, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny, również proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Proszę o wynik głosowania. Za zamknięcie listy głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada Miasta zamknęła listę radnych zgłoszonych do komisji uchwał i wniosków. Teraz przejdziemy do głosowania nad powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie pani radna Joanna Budzyńska, pani radna Maria Stęciewicz-Gościcka i pan radny Krzysztof Sowa. Kto z państwa radnych jest powołaniem komisji przedstawionym przy nim składzie, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny, również proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. I kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Jeszcze się świeci. Także proszę wynik głosowania za powołaniem Komisji Uchwał Wniosków w składzie pani radna Joanna Budzyńska, pani radna Maria Stęciewicz-Gościcka, pan radny Krzysztof Sowa. Głosowało 21 radnych i Rada Miasta powołała Komisję Uchwał i Wniosków. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawy samorządu mieszkańców i bardzo proszę przewodniczących zarządów osiedli, jeżeli chcą zabrać głos, to proszę bardzo. Proszę do mikrofonu. Szanowni panowie przewodniczący, państwo prezydenci, państwo radni, szanowni zebrani. W imieniu przewodniczących zarządów osiedla Promy, Krataria, Planty, Stare Miasto, Majdan, osiedle Nowe Miasto, Partyzantów, Janowice, Orzeszkowej, Świętego Piątka, osiedle Glińskiego, oczywiście moje osiedle również. Pragniemy przekazać poparcie złożonego projektu uchwały przez pana prezydenta dotyczącego opłat, zmiany w zasadzie opłat przejazdu miejską komunikacją naszą w Zamościu. Z tego względu, że uważamy, że ten projekt jest zdecydowanie korzystniejszy dla wszystkich. Nie można tylko patrzeć na to, że obniżymy ceny, ale trzeba patrzeć też na to, jakie to będą koszty. Przedyskutowaliśmy ten temat wspólnie z koleżankami przewodniczącymi kolegami i w pełni popieramy wniosek złożony przez pana prezydenta w tym temacie. Prosimy państwa radnych o to, żeby wzięli pod uwagę nasze stanowisko. Proszę też zauważyć jedną rzecz, że końcowe efekty tej reformy spadną niestety nie tylko na mieszkańców, ale przede wszystkim na pracowników i sytuację finansowo-ekonomiczną zakładu MZK, który niejednokrotnie miał już duże problemy finansowe. Dlatego my w pełni popieramy wniosek złożony, projekt uchwały złożony przez pana prezydenta i prosimy również państwa o to, żebyście ten wniosek poparli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kto z państwa przewodniczących zarządu osiedli chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Pani Maria Stęciewicz-Gościcka jako przewodnicząca zarządu osiedla. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Podsumowując 2017 rok w imieniu mieszkańców osiedla Zamojskiego, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, zamieszkałych na kolorach pomarańczowym, niebieskim i zielonym, serdecznie dziękuję panu Andrzejowi Wnukowi, prezydentowi miasta, panu Marcinowi Nowakowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Grodzkich, za zrealizowaną, a zbyt długo oczekiwaną inwestycję. Remont i poziomowanie chodnika przy ulicy Jana Zamojskiego od sądu do szkoły podstawowej nr 4 wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo mieszkańców,
ale poprawi również jakość życia tych najsłabszych. Dziękuję również wszystkim dyrektorom i pracownikom Urzędu Miasta za bardzo owocną współpracę, życząc szczęśliwego nowego roku z nadzieją, że będzie lepszy od mijającego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa przewodniczących jeszcze zechciał zabrać głos? Proszę bardzo. Jeżeli nie ma chętnych, Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest wniosek wypowiedzi mieszkańców i zgodnie z paragrafem 19 załącznik nr 2 do statutu miasta mieszkańcy mogą zabierać głos, na sesji istotnej dla miasta sprawach. Czas przeznaczony dla mieszkańców wynosi 3 minuty, a dla referowania sprawy przed osobem czas nie może być dłuższy niż 5 minut. W szczególnych przypadkach czas może być wydłużony do 10 minut. Jeżeli odpowiedź na zgłoszony wniosek zostanie udzielona ustnie, nie będzie już udzielona w formie pisemnej. Szanowni Państwo, z tym, że jeszcze przed udzieleniem głosu mieszkańców jest jeszcze jedna sprawa, że tak powiem, do załatwienia. Otóż bardzo proszę o spokój. Wpłynęło do przewodniczącego Rady pismo z Kancelarii Adwokackiej, pozwolę sobie przeczytać, że działając na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania praw Andrzeja Morawskiego w postępowaniu przeciwko Wiesławowi Nowogórskiemu ochronę dóbr osobistych, informuję, że na podstawie zawartej w dniu 18 grudnia 2017 roku ugody sądowej w sprawie o sygnatura akt 1C 1149/16 przed Sądem Okręgowym w Zamościu, pierwszy wydział cywilny, Wiesław Nowogórski zobowiązał się m.in. do wygłoszenia oświadczenia podczas sesji Rady Miasta Zamość w dniu 28 grudnia 2017 roku, w którym przeprasza Andrzeja Morawskiego za bezprawne naruszanie jego dóbr osobistych. W związku z powyższym wnoszę niniejszym o umożliwienie Wiesławowi Nowogórskiemu wykonania punkt 1 ugody sądowej na początku sesji Rady Miasta Zamość. Zaproponowałem panu radnemu Wiesławowi Nowogórskiemu o wygłoszenie oświadczenia w punkcie 6 porządku sesji Rady Miasta. Pan Wiesław Nowogórski wyraził zgodę i bardzo proszę pana radnego o zabranie głosu. Proszę bardzo. Proszę Państwa, miałem sprawę, 2 lata trwała. Trwałaby pewnie jeszcze dłużej. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Mój adwokat powiedział, że może by wyciągnął rękę i zaniechał dalszych działań. Ja tak uczyniłem. Pan Morawski wycofał się.